Czołem, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Arena. Zaczynamy nietypowo, bo nie siedzimy w bitwie, tylko siedzimy w powtórce i właściwie już możemy ją ruszyć. Ja gram oczywiście Vercingetorixem na łukach na piątym tierze. Chciałem Wam pokazać, właściwie sam się nawet przyjrzeć, pojedynkowi między Kinane a Vercingetorixem. No rzecz w tym, że ta Kinane to się jakoś super nie spisała. Właściwie może jeszcze przyspieszmy trochę, żeby to nie zajęło jakoś super dużo czasu. Jak widzicie, stoję trochę, żeby poczekać oczywiście na osłaniającą mnie piechotę, bo tutaj kawaleria jest w stanie skrócić bardzo szybko. Jakby zajęli flagi i zobaczyli, że ja łucznikami jakoś strasznie agresywnie podchodzę, to już by było GG dla mnie. To jest jasna sprawa. Nie będę całej bitwy komentował, nie? To jest trochę co innego. No mamy w sumie sporo kawy. Nasza piechota widzę, że się pakuje do naszego obozu, po prawej stronie w ogóle jakoś tak skromnie. Ale przeciwnik też tutaj jakoś strasznie intensywnie nie będzie działał po tej lewej stronie z kolei, bo piechota schodzi do środka. Kawaleria nasza ustawia się tutaj trochę po prawej. Widzę, że piechota też mnie jakoś tam w miarę osłania. I zaraz chyba pierwsze jakieś starcie. Właśnie, tu się pojawia kawa nieprzyjaciela. Mam już spota. Puszczam jakąś jedną salwę. Trochę damage'a weszło, trzeba przyznać. To jest piąty tier, maksymalnie ulepszony. No, kawa się oczywiście kręci, będzie tu coś próbowała mnie wyhaczyć, ale to się nie uda. Raczej unika całkiem skutecznie mojego strzału. Ja oczywiście strzelam mimo wszystko, bo czemu nie? Dobra, i dalej. No tutaj dojdzie chyba do kombatu, albo i nie. Tutaj oczywiście nasza piechota mocno pcha agresywnie do obozu nieprzyjaciela. Nie wiem, gdzie jest cała reszta jednostek wroga, bo tam jest sporo, ale naszych też trochę tam jest, więc... A tutaj z kolei mamy ogromną przewagę liczebną. Teraz zaczynamy strzelać oczywiście do włóczni. Jedna salwa, jeszcze skupiony ogień. No już sporo damage'a zadanego. No na razie nie mam jakoś strasznie dużo. Okej, zaraz się zacznie dziać ciekawiej, bo oczywiście no, nasza piechota pakuje się do obozu, to jeszcze będzie taka dosyć bezmyślna szarża na falangę. A to nawet nie była szarża. Okej, spoko. O, właśnie, w tym momencie się zaczyna. Tu się pojawiły nagle łuki greckie i dwie salwy wchodzą i naprawdę obrywam bardzo, bardzo mocno. Wchodzi kolejna salwa, obrywam jeszcze mocniej. I to też jest piąty tier, bo myślałem, że może czwarty. Ja podchodzę, idzie salwa, podchodzę jeszcze bliżej. I podpalam. I co mogą zrobić teraz Grecy? Albo się cofnąć, albo strzelać dalej. I o, wchodzi baraż! Wchodzi baraż! Nie widziałem tego wcześniej. A mimo wszystko gościa załatwiłem, nie? Został zaorany totalnie, mógł się odwrócić, ewentualnie spieprzać. Ale wtedy dostałby ostrzał na plecy. Ale co istotne, weszła jedna salwa, zdjęła mi ponad pół oddziału. Ważne jest to, że byłem odwrócony plecami. Jak tylko odwróciłem się przodem, to oczywiście barbarzyńcy mają tarcze i to chyba zwiększa ich odporność na pociski. Zaraz to sprawdzimy, ale oni mają chyba właśnie większą odporność na pociski, co sprawia, że od frontu są naprawdę bardzo, bardzo skuteczni. No, jak widzicie, szedłem po prostu do przodu, on strzelał do mnie, baraż jeszcze wszedł, a ja mimo wszystko przyjąłem to tak w miarę, no wiecie, tak na spokojnie. Dużych strat wcale nie ma, gość został wycięty do nogi dosłownie. Oczywiście no, z pracami byłby większy problem, z podejściem pod nie, nie? Przeciwnik też był bardzo blisko, ja w sumie miałem parę kroków, żeby rzucić w niego ogień. No a gdyby się zaczął wycofywać, to też by mu wiele nie pomogło. No oczywiście chowam się za falangą, gość się rozstawił, jeszcze zabije trochę naszych, no ale to nie jest akurat wina falangity, bo osłaniał bardzo dobrze mnie, także... No i wygrana. Chciałem wam tylko pokazać ten pojedynek skinany właśnie. No rzecz w tym, że był bliski dystans i dzięki temu no, byłem w stanie sobie z tym jakoś poradzić. Na większy dystans no, musiałby większą odległość pokonać, on by mógł się już wycofywać. Na Kinane oczywiście może to robić bardzo szybko, bo ona ma przyspieszenie jeszcze do tego. Więc no, w pewnych okolicznościach mógłby mnie pokonać, myślę, Kinane, bez problemu. Rzecz w tym, że oczywiście no jednak zwykle no, pojedynki jeden na jeden nawet, jak tutaj, to się dzieje w określonym kontekście, nie? On nie mógł uciekać strasznie daleko, no bo ja bym po prostu go olał i poszedł do obozu, schował się za moją piechotą, nie? Także no, ale na blisko, mimo baraża, wygrałem pojedynek. I teraz sobie zobaczymy, tylko że to są tiery szóste, bo już są nabite. Teraz sobie zobaczymy, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o obronę przed pociskami. Atrybuty, obrona. Obrona tarczą w zwarciu, szansa na obronę przed pociskami. 16 plus 4, czyli 20. A tymczasem u Greków. Jeżeli będzie podobnie, to się cholernie zdziwię, naprawdę. A tymczasem u Greków obrona. Szansa na obronę przed pociskami 1. No różnica jest ogromna i to myślę, że jest naprawdę ważne.
żeby brać te łuki jednak od frontu, żeby nie próbować manewrować i unikać, tylko po prostu od frontu się z nimi ścierać, nie? I wtedy jest szansa na wygraną. Ciekaw jestem, jak to wygląda właśnie w przypadku proc, ale... A właśnie proce, one chyba mają jakieś tarcze, nie? Właśnie, to nam utrudni sprawę, jeżeli mają jakieś tarcze. Szansa na obronę przed pociskami aż 23 na piątym tierze, więc są jeszcze lepiej, że tak powiem, przystosowani do obrony przed pociskami niż te łuki barbarzyńskie. No ale tak czy inaczej, no barbarzyńcy tutaj mają pewną przewagę, jeżeli chodzi o walkę z greckimi łukami, bo z procami niestety nie za bardzo. Sytuacja jest tutaj naprawdę bardzo podobna. No rzecz oczywiście w tym, że proce mają znacznie większy zasięg i to jest masakrycznie duża różnica. Ale no dobra, to mamy pewną taką sprawę naświetloną, nie? Że w przypadku walki z greckimi łukami, no trzeba brać jednak na twarz te salwy i spróbować podchodzić, nie? Oczywiście na Vercingetorixie, na budyce. Właściwie na budyce chyba podobnie, nie? Rzecz w tym, że na budyce mamy furię i to zwiększa szansę na obronę przed pociskami o 45, więc użycie tego jest bardzo przydatne, jeżeli chodzi o barasz, nie? Wtedy używamy tego i myślę, że większość tego ataku jesteśmy w stanie uniknąć. No i oczywiście podchodzimy bliżej, to nam daje też, myślę, że pewną przewagę. No i później już raczej sobie poradzimy, nie? Jeżeli oczywiście wszystko będzie zagrane tak, jak powinno. Ze względu właśnie na obronę przed pociskami, już wtedy pojedynek 1 na 1 po uniknięciu baraża, no myślę, że nam pomoże. Nawet tym myślę, że jesteśmy w stanie zaszarżować po prostu w te łuki przeciwnika. Ciekaw jestem właśnie, jak w zwarciu by sobie łucznicy radzili. Ale do tego raczej nie dochodzi, więc nie ma się nad czym zastanawiać chyba. Dobra, znowu zagramy łukami barbarzyńskimi. Znowu na Vercingetorixie. Rzecz w tym, że oczywiście mamy już tier 6. Ulepszeń prawie nie mamy. Znaczy tak, zrobiony pancerz jest. Tutaj mamy dwie możliwości do wyboru. Mamy albo pancerz taki, który zwiększa właśnie pancerz korpusu, albo taki pancerzyk, który zwiększa szybkość. Ja biorę ten do szybkości, no bo szybkość na łukach jest jednak dosyć istotna. I teraz tak, co ciekawe, oczywiście to mówiłem na chyba poprzednim odcinku, ale to nie jest konieczne, bo zależy, nie wiem, czy wyciąłem bitwę, czy nie. Ale tak, mamy teraz, o ile wcześniej mieliśmy tylko łów, który tam dawał plus 6% do szybkości i zasięg broni, o tyle teraz mamy jeszcze ofiarę ze zwierząt, która zwiększa obrażenia broni dystansowej i przyspieszenie. No przede wszystkim te obrażenia są bardzo istotne, chociaż przyspieszenie też, bo to tak jakby no, pozwala nam szybciej unikać jakichś tam ataków, szarży czy tam czegokolwiek. Ale no tak czy inaczej, obrażenia broni białej to jest naprawdę ważna rzecz, szczególnie, że te łuki często walczą na bliski dystans, więc zasięg nie jest aż tak istotny. Możliwe, że na budyce wzięcie tego i zwiększenie zasięgu byłoby ważniejsze niż zwiększenie damage'a, ale to też bym się zastanawiał, bo budyka ma jeszcze tą szarżę, tą furię, która no bardzo nas przybliża, że tak powiem, do wroga. Zarolujmy sobie. No dzięki temu jesteśmy w stanie w miarę szybko skrócić ten dystans. No i tyle w sumie. No myślę, że powtóreczka trochę wam uzmysłowi, jak to wygląda. No, ja bardzo się zainteresowałem tymi łukami barbarzyńskimi, szczerze mówiąc. Są naprawdę bardzo fajne. Jeszcze Vercingetorix, jak z tym podpaleniem do tego dojdzie. Kurde, to jest magia, naprawdę. To nie jest takie bezmyślne klepanie, jak wiecie, jak na piechocie rzymskiej i hoplitach. Wybaczcie wszyscy ci, którzy gracie tym. No bo po prostu, nie no, w sensie jak się ma skilla, no to też się trzeba napracować, nie? Tymi hoplitami i piechotą rzymską. Też nie aż tak, nie? Ale no też trzeba napracować, tylko że rzecz w tym, że no do tych jednostek skill nie jest wymagany, że tak powiem. Hoplitami greckimi można się pakować po prostu do przodu, odkąd Friendly Fire został zlikwidowany. Na Germaniku też właściwie często, kurde, się ludzie pakują po prostu do przodu i odpalają zemstę i tyle, nie? Żadna wielka filozofia. Chociaż w sumie, co ja się przerzuciłem na piechotę, jak my tutaj łukami gramy? Mniejsza z tym. W sensie Vercingetorix jest właśnie taki nawet na mieczach, nawet na piechocie jest taki bardziej do kombinowania. Ale jest genialnym dowódcą pod piechotę. Nawet mimo tego nerfa ostatniego myślę, że naprawdę jest wart rozważenia. Nie dość, że jest całkiem mocny, to jeszcze fajnie się nim gra po prostu, nie? Nie jest taki drewniany. Okej, mamy czwóreczki, mamy piąteczki, więc to dla nas raj chyba. Ostatnio grałem barbarzyńskimi łukami na tiery 7-8, mając 6. Więc no ja tam nic nie zrobiłem, szczególnie, że przeciwnik miał sporo łuków, więc naprawdę krążyłem trochę tam poprzek mapy, myślałem, czy na lewo iść, czy na prawo, w końcu poszedłem na lewo i dostałem dwie salwy po robocie. No, tak to bywa, właśnie. Total War Arena. Dlatego ja często jak widzę na przykład, że... No mam 6 tier, jest dużo 7, 8.
I widzę, że nie bardzo jestem w stanie gdziekolwiek podejść, żeby coś zrobić. Bez względu na to, czy gram łukami, czy gram czymkolwiek innym, to ja po prostu idę szybko, tam robię jakieś dowolne punkty, ginę i idę do kolejnej bitwy. No bo to naprawdę się mija z celem. Granie czegoś takiego, nie? Że szósty tier, kurde, na ósemki. Tych ósemek jest mnóstwo, ty jesteś sam. Nie bardzo masz jak za cokolwiek zabrać. Bo jeszcze są jednostki, które ci kontrują. No to nie ma sensu się naprawdę w to męczyć. Zginiesz szybko, zaczniesz kolejną bitwę i wtedy może będzie lepiej. Dobra, zobaczymy. Popróbujemy szósty tier teraz. Mam nadzieję, że niedługo nawet do siódemek dojdziemy. Naprawdę bardzo mi się podoba granie tymi łukami. A teraz definitywnie potrzebujemy ulepszyć, bo jednak one robią dużą różnicę. Przyspieszmy się od razu. Mamy to, co zwiększa obrażenia, także też dobrze. No problemem są zapewne proce, nie? Bo... No właśnie, bo proce mają cholernie duży zasięg. Rzecz w tym, że często są mapy, które ten zasięg niwelują na procerzach. Także ja, jak byłem zakochany wcześniej w procach, to... Jednak często da radę skontrować tych procarzy dzięki łukom barbarzyńskim ze względu na to, że się tam podejdzie pod jakiś klif czy coś, okej, no to my już się musimy stąd wycofywać w tym momencie. Bo nie mamy nic, co skontruje słonie. Tam puszczę dwie salwy, nie, ale to co to da. Pierwsza krew dla wroga! Co to da tak naprawdę? No, jak widzicie. Jakoś tam te słonie zostały obite, ale... To jest prawie nic. Wycofujemy się. Mogę rzucić im ogień, ale... Nie. Włócznie nie mają... Okej, oszczepy. Dobra, spieprzamy tak czy inaczej. Już słoń nas dopadł. Także możliwe, że trochę za późno w ogóle zacząłem spieprzać, bo oczywiście słonie są szybsze od łuków, nie? Od barbarzyńskich też. Także no, to jest kolejny absurd. Atakują naszych ludzi! Szybko! Także no ja zasadniczo nie ucieknę za bardzo od tego. Chociaż oni się trochę... A, nie mają odpalonego forsownego marszu, to pewnie nie są szybsi. Szybkość 4.34. A u mnie szybkość 4.66. No to dobra, to na razie jestem szybszy. Dobra, jeden oddział weźmiemy w tym kierunku. Może odciągniemy jakiegoś słonia. Tak, zrobimy. Aha, okej. Dobra. No, czekajcie. Możemy tędy się wrócić. No ja już jestem wyłączony z gry w tym momencie, nie? Ja już nic nie mogę zrobić, żadnych punktów nie zrobię ani nic. To jest koniec. Atakują naszych ludzi! No oczywiście te słonie będą tylko za mną biegły, nie? Ale to nie ma znaczenia, i tak nic już nie zrobię. Także... Jeszcze chyba, że Arta mnie uratuje, ale ile tej Arty jest, nie? No, dobra. Dobra, wiecie co? Chyba zrobimy cięcie i zaczniemy kolejną, no bo to nie widzę tutaj sensu grania tego. Zaraz mnie kawaleria dojedzie, oczywiście. Więc nie bardzo widzę sens, nie? Jak słonie mnie zaczęły gonić, no to już jest GG. Także robimy cięcie i widzimy się w kolejnym. No, widać jednak, jak to wygląda, nie? Słonie OP nie są, ale... No, nic nie mogę zrobić, nie? Dlatego wolę właśnie się wpakować, kurde, na kawę w takich rozgrywkach. Po prostu zacząć jeszcze raz, niż kurde się męczyć i próbować cokolwiek zrobić. Bo wiem, że nie jestem w stanie zrobić nic absolutnie. Nic. Ze słoniami na plecach absolutnie nic nie zrobię. Także wpakuję się w sumie nawet tutaj do kombatu z tym jednym. Dobra, robię mi cięcie. Tym razem Budyka, tym razem Alpizgraja, znowu łuki na szóstym tierze i wziąłem ten zużywalny ekwipunek ponownie do zwiększenia damage'a. Także no, nie wydłużamy sobie zasięgu, ani nie przyspieszamy się bardziej. Mam nadzieję, że wystarczy to wydłużenie zasięgu, które Budyka ma wbudowane niejako. Zobaczymy. No, jak widzieliście w poprzedniej bitwie, no naprawdę, są takie gry, gdzie po prostu nie ma kompletnie żadnej możliwości zrobienia czegokolwiek, nie? Jeszcze o ile byśmy by... Znaczy, tak, jeżeli się gra piechotą rzymską, to w każdej bitwie coś można zrobić, nie? Co by nie było, w każdej bitwie coś tam da się zrobić.
Ale no oczywiście graliśmy łukami barbarzyńskimi, więc no nasza sytuacja była taka, że trzeba było po prostu popełnić szybkie samobójstwo i tyle. I zacząć jeszcze raz. No to była taka... To była no właśnie taka sytuacja. Innego wyjścia nie bardzo było. Jak uskuteczniać. No, tak to jest, jak cię słonie gonią. No zresztą na turnieju, jak widzieliśmy dokładnie, to samo. Słonie, jedynym zadaniem słoni było gonienie artylerii łuków. No i właściwie no, takie jest ich jest zasadnicze zadanie. O ile jak się jeszcze gra 10 na 10, no to one mogą coś powalczyć i to istotnie. Ale jak się gra na mniejszych, na turniejach, no to jest jedyne ich zadanie. Nikt tam się do kombatu ze słoniami nie będzie pchał. One są na tyle szybkie, że są w stanie bez problemu dogonić artylerię i łuki. No to jest absurd trochę, no ale okej. Okay. Tak zrobili, to tak będzie. No dobra, pójdziemy oczywiście pod flagę. Tam trochę ta pomoc łuczników może się przydać. Mam nadzieję, że zrobimy jakieś lepsze wyniki. No właśnie, do 5 tieru zapomniałem w sumie, że no, słoni nie było w ogóle, nie? I dlatego no, tymi łukami się grało jakoś tak w miarę fajnie. A teraz jak się słonie pojawiają, to jest kolejna rzecz, która sprawia, że no, łuki nie mają życia. Już poza kawalerią, czy tam jakimiś innymi rzeczami, typu proce. A przyspieszmy się jeszcze bardziej w sumie. Okej. Pierwsza krew jest nasza! Jeśli kawa nas dojedzie, zawsze się... Aha, falanga... Aha, myślałem, że falanga się w ogóle nie ruszyła. Dobra, cofnijmy się na wszelki wypadek. Puśćmy może jedną salę. Nie zdołamy puścić. Zdołamy. No coś tam zdołaliśmy. Tracimy sprzymierzone oddziały! Ja bardziej w swoich trafiłem chyba. Dobra, pójdziemy chyba dołem jednak. A, tam są proce, kurde, proce. To jednak nie pójdziemy dołem. Jest tak, dwóch graczy na łukach, jeden na procach, więc chyba jednak pójdziemy dołem. No bo co ja tam zrobię na górze? Sam. Na tyle strzelania. A tutaj coś tam jeszcze mogę powalczyć. Kurde, tylko że z góry będą nas siekać. O, już kawa jedzie. To nie wiem, czy to dobry pomysł. No nie ma nikogo, kto by mnie mógł osłaniać. To jest duży problem. Jesteśmy atakowani! Z kogo? Aha, okej. Okay. Strzelajcie! Dobra, to mnie mam. Dobra, ja już nie żyję chyba znowu. Bez sensu to odpaliłem w ogóle. Zabić wszystkich! Musimy się wycofywać. No, nie wygram tego kombatu. Po raz kolejny. No, na 6 tierach, kurde, się sytuacja komplikuje. Jest 3 razy więcej jest jednostek strzelających, plus do tego są proce, które mają ogromną przewagę nad nami, więc... Co sobie mogę zrobić, to sobie postrzelać falangę, nie wiem, żeby zrobić jakieś punkty. Szybki marsz! Trochę uniknąłem, na szczęście. Ale no, już proce są w zasięgu, więc... Kawa mnie tam goni, także ja zaraz przestanę istnieć znowu, nie? No to, co to jest za granie w ogóle, nie? Nie ma nikogo kompletnie w ogóle na polu bitwy, kto mógłby mnie bronić, no. Albo mi pomóc w walce, kurde, z jednostkami dystansowymi. Tam mamy, kurde, proce i oszczepy. Okej, okay, super. Dobrze, że kawa mnie olała. Zwiększymy zasięg, może. Ale to też, no, co to jest za zwiększenie zasięgu, nie? Proce i tak mają dłuższy zasięg niż ja, więc... Spróbujemy falangę strzelać, zobaczymy. Okej, pieski dojechały proce, zawsze coś. Tu też za dużo nie postrzelam, bo okej. Zaraz może jednak coś tam się uda zrobić. Zaraz będą łuki zasięgać. Szarża to nam zawsze zwiększy obronę przed pociskami. Otóż to możemy teraz się zemścić, mam nadzieję. Może do mnie już jednocześnie kurde proce biło, więc... Drogi obóz jest nasz! What? Nie, patologiczne dzisiaj te rozgrywki są, naprawdę. Jakieś ninja, kurde, z dupy wzięta. Kurde, serio?
No fajnie, że wygrana, ale to... dopiero zacząłem się pojedynkować z łukami, nie? Dopiero się gra zaczęła. Już weszła jakaś ninja, okej. Okay. No jakby zresztą kawaleria zamiast się kręcić po polu bitwy, to broniła, znaczy była bliżej obozu, no to może by zdołała zdekapować. Okej, okay, zwycięstwo, fajnie. Czyli co, do Vercingetorix zawrócimy jeszcze raz, na zakończenie. Tylko może mu weźmy szybkość i zasięg? Już ja wiem. Chyba te obrażenia są lepszym wyjściem. Łucznicy! No, spróbujmy. No możliwe, żebyśmy z tą Kinanę wygrali, bo oczywiście no... Nic mnie nie powstrzyma! Standardowo, randomowy gracz był zbity w kupę dosłownie tymi swoimi łukami, więc no dostał salwę, dostał drugą. My jeszcze mieliśmy obronę przed pociskami, co nas trochę uchroniło. Szybko skróciliśmy. No w sumie ta bodyka nie jest zła na te łuki. Ale no Vercingetorix jednak mimo wszystko chyba go wolę. Dobra, wiecie co? Robimy cięcie, bo nie wiadomo ile będzie wczytywało i zaraz się widzimy podczas bitwy. Maraton, czyli w sumie niezbyt korzystna dla nas mapa. Bo sporo otwartych przestrzeni, także no boimy się kawalerii oczywiście. No już są słonie po naszej stronie, więc po stronie przeciwnika też jakieś mogą być, ale nie muszą. No my na kontry na słonie, no dobra, mamy trochę ciężkiej arty, ale... Na ile ta ciężka arta rzeczywiście te słonie będzie kontrowała? Dobra, gdzieś na ósemce się ustawmy. Sporo piechoty. Strzelania ogólnie jest w sumie nie za dużo, więc może i u przeciwnika będzie. Niezbyt dużo, mam nadzieję. Bo inaczej może być ciężko. Musimy utrzymać obóz. Oczywiście do przodu na flagę. No bo przednia bitwa fajnie się, znaczy zaczęła się słabo, bo nie byłem w stanie, byłem sam na łukach na tej fladze, a przeciwnik miał trzech graczy. Przy czym dwóch na łukach, jeden na procach. Ostatecznie proce zostały dojechane przez pieski, a ja byłem w stanie, no, wybić łuczników. Tylko że no, jak zacząłem to robić, to oczywiście gra się skończyła, bo zrobiliśmy ninja i skapowaliśmy obóz. No, zresztą widzieliście wszystko sami, więc nie ma się co rozwodzić. Okej, okay, już widzę słonie, więc jeżeli one mnie zauważą, to jestem w czarnej dupie, bo... No bo zaczną mnie gonić, nie? I tyle będzie. Sporo kawy. Pierwsza krew dla wroga! Okej. Okay. Nasza kawa ładuje się w ich słonie. Dobra, mnie nie będzie nikt osłaniał za chwilę. Chciałbym zszedł do środka i za tymi legionistami się skrył. Uciekać! Biegiem! Salwym rzucił może tej piechocie. No, imponująca salwa. Nasi sprzymierzeńcy są pod naszym ostrzałem! Ale się trzeba wycofywać, bo oczywiście już, kurde, kawa. A widzę, że legionista chyba nie ma ochoty mnie... Dobra, może się mylę. Zatrzymał się, więc może ma jednak ochotę mnie osłaniać. Szybciej! Aj, kurde, bolało. Nie w porę. On mnie osłonił. Osłonił! Dobra robota! Atakują naszych ludzi! Dobra, widzę łuki. One są wprawdzie dwa tiery wyżej niż nasze. Jeszcze tu kawa się kręci, także no ja mam marne szanse to wygrać. Spróbujmy tam salwę puścić legionistów. No, już testudo. Okej, okay, już kawa jedzie w moim kierunku. Nie, no legionista mnie osłonił. W porządku, trzeba przyznać. Obrywali. Dobra, podejdźmy do tego kombatu. Widzę, że ten legionista też idzie w tamtą stronę, więc mogę się w miarę chyba swobodnie poruszać. O, tego się boję. Te wrogie łuki trzeba by dorwać. Żeby je dorwać, to kurde, trzeba je zobaczyć. Wiem, że tak jest. Spokojnie. Nie za mocno ich tam po tego pomęczyłem. Dobra, nie będę tu podpalał. To jest więcej naszych niż wroga, więc nie bardzo mi się to płaci chyba. Kurde. Okej, to zaboli.
uciekają! Dobra, spróbujmy skrócić, może podpalimy. Nie wiem dlaczego zrautowałem się jedną. Zwraca nam ludzi! Nie, chyba nie uda mi się tego przetrwać. Spalić wszystko! Strzelać! Wygnałem ich przynajmniej z lasu, ale to mi i tak nie pomoże w tym momencie. Także no jestem martwy. No dwa tier różnicy, no to o czym tu w ogóle rozmawiać? Czy piechota, czy kurde łuk? Ja mi prawie damage'a i tak nie zadawałem. Także no teraz trzeba poczekać, albo w sumie... Ruszymy do przodu po prostu i popełnimy samobójstwo, ale chyba nawet nie będzie trzeba. No wynik gówniany, no ale co mogłem zrobić? Mogłem strzelać po plecach legionistom, mogłem pójść do walki ze słoniami, albo strzelać się z tymi łukami. No wybrałem to ostatnie, bo to było najbardziej prawdopodobne, że się uda coś zrobić. No to jest problem szóstych tierów. Szóste tiery to są przejściowe tak naprawdę, bo... No bo zawsze się trafia na siódme, ósme, nie? Zawsze. Oj, no dobra, czasami piąte, czwarte, ale to się tak rzadko zdarza, że... No i to jest właśnie problem, jak ja w ogóle nie mam ulepszonych jednostek, poza tam jakimś przyspieszeniem, czy tam pancerzem korpusu, czy coś. No to niewiele mogę zrobić. Dobra, wiecie co? Chyba będziemy kończyć odcinek, dzisiaj taki mocno nieudolny, ale no, co ja mogę poradzić? W pierwszym słonie zaczęły mnie ścigać, nic nie zrobisz, kompletnie. W drugim, no, musiałem się cofać, bo przeciwnik miał trzykrotną przewagę liczebną, jeżeli chodzi o walkę na dystans, a jak już ta przewaga została zredukowana, no to nagle ninja kapnie. No i tutaj trzecia bitwa, w której oczywiście mamy dwa tiery różnicy między naszymi łukami a łukami przeciwnika, więc... No nie ma o czym mówić, kompletnie nie ma o czym mówić. Nie miałem żadnego wpływu praktycznie na to, jak te starcia przebiegały, więc no... No tak to bywa niestety w arenie, że się nie ma kompletnie żadnego wpływu. To jest irytujące. Ale na szczęście była jeszcze powtórka, w której no, wygraliśmy pojedynek skinany, wprawdzie na piątkach, ale zawsze coś. Dobra, kończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem!